Brawo, bardzo, bardzo piękne i bardzo takie artystyczne wykonanie. Dziękuję. Muszę powiedzieć, bardzo, bardzo odpowiada mi twoja wrażliwość, twój taki sposób rozumienia i wykonywania muzyki Chopina. Widać bardzo, że bardzo to jest takie osobiste, bardzo no też przekonujące i w kwestii właśnie dźwięku i frazowania. Także naprawdę gratuluję, bardzo, bardzo miło się ciebie słucha. Dziękuję. Wydaje mi się właśnie, że to, co najważniejsze właśnie w tej etiudzie, mimo że jest ta etiuda, no jedna z tych trzech wolnych etiud, właściwie trochę takich nocturnów, prawda? Co ciekawe, pamiętam kiedyś, jak Dunk Tyson był u nas na Akademii, właśnie mówił, że ta etiuda, jakby tonacja E-dur, czy w ogóle może te tonacje durowe u Chopina, one często są jeszcze smutniejsze niż te molowe, są bardziej takie przejmujące. Tutaj myślę o ostatnich nokturnach, nokturn H-dur, nokturn E-dur, prawda? I ta etiuda też, mimo że dużo wcześniejsza, no niby E-dur, prawda? Ale ten E-dur jest jakiś tak przesycony taką głębią, jakimś takim smutkiem, prawda? I myślę, że doskonale to rozumiesz, doskonale to czujesz, jakby to nie ulega wątpliwości. Jest to też także etiuda, prawda? I tak etiudy się są takim specyficznym gatunkiem, z jednej strony dla nas wykonawców takim trochę warsztatowym, prawda? A z drugiej strony, no, zwłaszcza etiudy Chopina i później etiudy czy Lista, Skriabina, Szymanowskiego, to już są utwory artystyczne, które no, też wykonujemy na scenie, jak wszystkie inne. Także z jednej strony każde podejście, każdy powrót do etiudy, bo od kiedy grasz tą etiudę, powiedz? To jest nowy utwór, czy tak już... Od marca. Co teraz mamy czerwiec? No, czyli tam kilka miesięcy. Czy to takie pierwsze podejście do twojej etiudy? Tej raczej tak. Tak. Bo wiadomo, są etiudy, które, zwłaszcza kiedy idziemy gdzieś na konkurs, prawda, to właściwie nie jeździ się ze świeżymi etiudami. Tak. One zawsze wymagają ogrania, one właściwie z każdym wykonaniem trochę w nas dojrzewają i czujemy się coraz pewni. Czasami wydaje się, że już w domu wszystko umiemy, czy tam w ćwiczeniówce, prawda, wszystko wychodzi. Natomiast na etiudy, zwłaszcza tą drugą, którą będziemy grali za chwilkę, ta etiuda Amol, ona wymaga naprawdę takiego już doświadczenia, bo jest po prostu długa. No ta etiuda może nie jest z tego, tak powiem, kalibru na zupełnie jakby... Ta etiudowość i ta trudność gdzie indziej się kryje właśnie w legato, w znalezieniu tego klimatu dźwiękowego. No ale jak zawsze staramy się znaleźć coś, co możemy zrobić jeszcze lepiej. Jakby gdzie jest jeszcze to pole, gdzie możemy jeszcze bardziej może przekonująco, jeszcze dokładniej, jeszcze ciekawiej. Także tutaj możemy nad takimi szczegółami popracować. Generalnie no, zewnętrzne części podobały mi się bardzo. Momentami czasami pomyślałem sobie, że można pewne frazy połączyć troszkę bardziej. Nie jest to kwestia tempa, ale bardziej pomyślenia i ukierunkowania, wyfrazowania tych łuków. Czasami miałeś tendencję, żeby pewne rzeczy może oddzielić albo wydaje mi się, że warto byłoby je połączyć. Na przykład zrobić sobie w 12 takcie, kiedy jest to długie fise. Prawda, tutaj czasami to stawało. Oczywiście można tu się zatrzymać, ale jakby żeby nie zapomnieć o tym, że to jest jakby rozwiązanie tego fisa, prawda? I generalnie tych szesnastek bym tutaj nie spieszył, bo zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem trochę... To, że raz jest repetycja i żeby ta repetycja jakby... gdzieś zamarkować legato, które jest niemożliwe, prawda? No bo ten młotek musi uderzyć w strunę. Kiedy zagramy to tenuto, jest wrażenie takiego legata i też te widełki, to crescendo, to diminuendo. Prawda? Chociażby w takie miejsce, albo w tym miejscu. Uwaga, żeby tu nie wejść z akcentem jakby do samego końca, trzymać to gis. Bo kiedy zapomnimy o tym dźwięku otrzymanym, lubi się to zaakcentować. No ale to są takie drobne rzeczy.
wydaje mi się technicznie bardziej środkowa część. Tutaj można byłoby rzeczywiście pomyśleć, trochę poczuć się sprawnie, bo jakby to nie jest kwestia, że grasz to jakoś wolno, ale czuć pewien, można powiedzieć, opór. Mhm. To chyba możesz sama stwierdzić, w jaki sposób właśnie te łuki, te dwudźwięki troszkę usprawnić. I tu w zakończeniu wydaje mi się, że trochę szybko wylądowałaś w pianissimo. Zauważ, że tutaj w Legatissimo 54, tak, jest tylko piano. Tak, jakby po tej całej burzy, po tym wszystkim, co to się działo. To zakończenie troszkę trwa, jeśli za szybko tutaj jakby zwolnimy i będziemy w pianissimo, wydaje mi się, później to troszkę stoi. Takie miałem trochę wrażenie. Także gdzieś to piano jeszcze jest. Jeszcze powiedzmy takim pełnym głosem i stopniowo smorzando, poco rallentando, naturalnie do powrotu do tego tempa. Bo tak już tak było, to już tak wolno, że właściwie to trochę się nie połączyło. Mm-hmm. Spróbujemy jeszcze raz. Mm-hmm. Świetnie. Ja mogę tylko też jeszcze tutaj zasugerować. Czasem może bym trochę delikatnie, czy tak subtelnie pedalizował. Na przykład zwłaszcza na czwartej, szesnastej trochę bym odpuszczał. Zostaje czasem trochę ta. I uwaga tutaj. To fis jest bardzo długie. To jest jakby ten długi akcent, czyli właściwie takie można powiedzieć tenuto. Trochę było mało, by nie miało ti. Jednak syncopadri. Także generalnie taką mam bardzo czułą nogę i bardzo delikatnie, właśnie nigdy nie użyłem pełnego pedału, tylko właśnie dosłownie włos. Też taki właśnie bardzo wysublimowana pedalizacja pozwala nam, tak powiem, też z jednej strony grać bardzo tak klarownie, czysto. Nie gram tutaj, tutaj już przepraszam, trochę markuję, nie wszystko gram, ale tak staram się trochę ci tą ideę pokazać. Może z tego miejsca? Tak, jakby to się powtarza dwa razy, prawda? Mamy dominantę wtrąconą, prawda, fizdur? Czy może tam trochę więcej? Bo jest wrażenie, że tu grasz mniej? Mhm. Tu chciałbyś jeszcze mniej, a już trochę nie masz czego, prawda? Mhm. Szczyt? Mhm. Rozwiązanie? Co myślisz o takim rozwiązaniu? To wydaje mi się to stretto i właśnie to, że ta synkopa, dalej synkopa. To jest taki punkt, do którego jakby to stretto dąży i to jest ten taki punkt kulminacyjny, do którego później otwórzamy. Spróbujmy jeszcze raz. Jakby do tej drugiej dążymy. Czasem właśnie ta pierwsza wychodzi z akcentem.
spróbuj też troszeczkę się może rozluźnić, bo widzę, że właśnie bardzo jesteś taka ustawiona tak z góry. Troszkę może się rozluźnić. Wydaje mi się, że to też na dźwięk będzie miał wpływ. Te palce są takie jak do etiudy, takiej etiudy, powiedzmy, szybkiej, to troszkę rozluźnić ręce i wydaje mi się troszkę też bardziej taki płaski palec. Pomaga wydobyć kantabile, kiedy jest taki zaokrąglony, jest bardziej bezpośredni. Myślę, że bardziej potrzebujemy tutaj rzeczywiście takiego czułego, bardzo dobrego kontaktu z klawiszem. A żeby nie stanąć przy tym. Jest coś tam takiego? Coś tam zmieniasz? Czy chciałaś tak zatrzymać to? Nie, chyba. No nie muszę tego zatrzymywać. Wydaje mi się, bo to prawda, melodia jest gis. A to jest ozdobnik. Oczywiście według... Tutaj zgodnie z tradycją gramy to z basem, nie wyprzednio. Tak, która się robi, taka dziura. Oczywiście nie trzeba do tego szybko, ale gdzieś wydaje mi się naturalnie. Spróbujmy i zagramy dalej. Świetnie. A spróbujmy to jakby ten jeden łuk. Mam wrażenie, jest takie, że jakby zaczynasz i stąd. A tu myślę, trochę wślizgnąłbym się w to raz. A troszeczkę jeszcze bardziej kantabile. Jakby ten taki, powiedzmy, żal i to ten klimat tego utworu, tu jakby trochę dziś ulega, nie wiem, zapomnieniu. Jakby a, żyjmy, tak powiem. I ten tu trochę jest twoim weselej, powiedzmy, prawda? Jakby zapominam o tym. Tam zebrać to w taką jedną frazę. A bas pospójmy troszkę może wolniej do to. Nad samą prawą rękę. Nie masz problemu z tymi, tak powiem, z łapaniem oktawy. Oktawę normalnie łapiesz, prawda? O tak wrażenie, jakbyś właśnie ci sprawiał problem te seksty. Albo spomóż, że tak rzeczywiście taką bardziej płaską ręką. Bo to jakby bardzo dużo ruchu pomiędzy sekstami, które są obok siebie. Aha. Bardzo tak właśnie wysoko podnosisz rękę, to wydaje mi się też
powoduje, że jest ci dość ciężko. Aha. I troszkę więcej piątego, czwartego. Jakby cała ręka jest właśnie elastyczna, ale sama końcówka jest bardzo, bardzo, bardzo mocna. Dzięki temu ten dźwięk ma swoją, tak powiem, konsystencję, prawda? Że jest taki trochę jakby za blady, nie ma tego. Jakby dołu nie musimy łączyć, ale górę łączymy. To trochę jak. Ty to nie grałeś tekstowej? Grałam. Ja grać. A to jest bardzo podobnie. Tak, także właśnie tu bym popracował na tą prawą rękę, żeby ją trochę usprawnić i postarać się właśnie mniej tymi, tak powiem, ruchu bardziej w kierunku, tak powiem, pomóc sobie w tej frazie, natomiast technicznie jakby starać się tego drugiego palca tak aż nie przesuwać. A spróbujmy i dalej. Troszkę więcej piątego palca. Jakby tutaj trzeba przygotować tym rallentando to tempo, bo jakby tu gra, że szesnastki są, prawda? Także już gdzieś tak wcześniej już być w tym. Tak? Bo gdzieś szesnastki jeszcze były takie i nagle jesteśmy dwa razy. Także po to jest to smorzanto, po to rallentando, żeby bardzo tak naturalnie. Ale ten środek rzeczywiście bardzo dobrze. Jedynie co chciałem tutaj powiedzieć, jakby ten. Nie. Do tego miejsca dążymy. I gdyby się udało trochę mniej czasu pomiędzy tymi. Żeby jakby w miarę w tempie to zrobić, żeby jakby nie czekać to. I trochę tutaj jakby też mocy brakuje jakby. Wykorzystać jakby cały potencjał fortepianu, bo trochę jest komforta. Myślę, że to jest lewa ręka. Była taka pełnia, taka troszkę orkiestrowa. Możemy spróbować na przykład, nie wiem, czy wygodnie się strony?
Tak, bardzo pięknie. Właśnie ten drugi raz jakby po tych wszystkich burzach tutaj, tego Kanburawura, prawda, Stretto i Conforza, ten drugi raz jakby jest jeszcze smutniejszy, prawda, bo jakby człowiek wraca do rzeczywistości, że no, że to był tylko sen, prawda, jednak rzeczywistość jest się nie zmieniła, prawda. Tak, wydaje mi się, że jeszcze jedynie właśnie na tą... Jeszcze bym na to troszeczkę zwrócił uwagę, żeby to gdzieś czasami trochę za szybko się pojawia. Jakby nie jest takie wyśpiewane, nie tak cantabile. I zauważ, że za drugim razem jakby to crescendo chyba szybciej narasta tutaj w tym. Bo to jakby to już znamy, jakby za pierwszym razem to jest jeszcze takie trochę, powiedzmy, niewinne. Za drugim razem wydaje mi się to crescendo i stretto, spoko crescendo i za chwilę crescendo, stretto, e crescendo. Jakby to bardziej wydaje mi się jeszcze takie namiętne. Jakby... Ale tutaj jakby jest jeszcze bardziej tak natarcie. Myślę, że można tu też sobie troszkę pozwolić. Tylko spróbujmy może tylko... Już jakby bez tego diminuendo, tylko właśnie jeszcze w kierunku takiej namiętności. I nawet czasami po zagraniu jeszcze dociskam to giz, żeby nie było. Zagram od pianissimo. Bardzo pięknie, dziękuję. To spróbujemy drugą? Thank you.
Grasz, dziękuję bardzo. A tą etiudę powiedz, jak długo grasz? Też tak około od marca. O, no to świetnie, to gratuluję. To rzeczywiście szybko, szybko do takiego stanu ją doprowadziłaś. No tak jak mówiłem w przypadku etiudy Edur, no to jest jedna z najtrudniejszych etiud Chopina przez swoją długość. Jest jedna z dłuższych, mimo że może nie trwa tak długo jak wolne etiudy, ale rzeczywiście kondycyjnie jest dość trudna, żeby rzeczywiście w całości ją wykonać. No jest też bardzo taka dramatyczna, prawda? I no, mnóstwo nut i w prawej i lewej ręce, chociaż to ciekawe, to jest etiuda na lewą rękę, prawda? Nie na prawą, to oczywiście ten temat jest w lewej i mnóstwo takich trudnych rzeczy jest dla lewej ręki. Także ona wymaga rzeczywiście takiego grania na scenie i ćwiczenia i takiego rzeczywiście kondycyjnego, bym powiedział, przygotowania. Ale myślę, że ważne jest to, że jakby nie wszystkie szesnastki są równoważne, bym tak powiedział, prawda? Zwłaszcza te które zaczynamy tutaj. One są, tak powiem, no najbardziej na świeczniku, najbardziej słyszalne. Tak, to każda musi być rzeczywiście bardzo mocna, bardzo, bardzo, ale później jest mamy diminuendo, bo... I tu mamy crescendo. Także jakby właśnie... No, to można sobie też troszkę pomóc ramieniem, bo widziałem, że tak dość miałeś taką dobrą pozycję, sobie czasami troszkę pomóc całym ciałem, łokciem, żeby właśnie w wyprowadzeniu crescendo. No, wtedy też jest bardzo efektowna, taka jest troszkę bardziej zróżnicowana i na pewno bym się zainteresował lewą ręką, bo troszkę jest taka mało obecna, bym powiedział, mało uczestnicza. Właśnie ten temat tutaj... Bardzo taka, prawda, jest taka hejna ława, bym powiedział. Trochę taka była w cieniu prawej. A ona właśnie powinna prowadzić, a prawa być takim dopełnieniem. Ale zacznijmy od tego wstępu. Myślę, że istotne jest to, żeby znaleźć tą różnicę między piano a pianissimo. Tak, żeby to pianisto się odezwało, myślę, że to piano jest takim mezzopianem. Żeby nie było się zagrać w ten sposób, to później, kiedy masz cztery dźwięki, trudno zrobić ciszej, prawda? Właśnie wychodzi głośniej. Także bym zaczął od tego, jak cicho możesz zagrać ten chorał tutaj. A później sam jeden dźwięk. I mamy fermatę. I tak dalej. No, spróbujmy. Nie mówię. Nie myśl o tym, że to jest piano. To chodzi też o charakter, prawda? To jakby, wydaje mi się, to nie jest schowane. Jest to jakiś taki sygnał, jakaś trąbka, prawda? Hejnał. Teraz dużo dalej to wszystko. Świetnie.
co chciałem powiedzieć. Nie zapomniał o tym crescendo tutaj. Aha, wydaje mi się, że jeśli można, może troszeczkę szybciej to, jeśli to... Spróbujemy to miejsce. Że mi jest łatwiej, mam troszkę większą rękę, ale... Złapać na pedo to S. Znaczy się wredne miejsce. Że myślę, że można trochę w to woli. Nie zmienię pedału tutaj na to, bo tracimy bas. Tak, troszkę te paluszki właśnie wzmocnić na to. Tak jak sobie właśnie grasz w domu, właśnie nad tą lewą ręką jeszcze popracować. No później wiadomo, jest też artystyczne wykonanie na scenie, ale w miarę właśnie to się... To jest taka możliwość, można to wziąć do prawej ręki. Robi to trochę łatwiej. Spróbujmy zagrać. Dostępne. No spróbujmy, proszę. Graj. Myślę, że lepiej nie zaczynać za głośno tego, bo później nie ma trochę miejsca na rozwój. Oczywiście jakby zmieniamy ten charakter na moment. Ale generalnie zauważyłem, że lubisz ten pierwszy dźwięk puszczać. Wydaje mi się, że... I właśnie dotyczy tych wszystkich figur. Ten drugi by się trzymać, żeby nie grać. To jest inny dźwięk, kiedy gramy to ten u to, prawda? Niż... Oczywiście musimy puścić, bo jest repetycja, ale jakby nie tak, nie od razu, nie gramy tego staccato. Mm-hmm.
Możemy z tego miejsca? A troszkę jeszcze lepsze? Są różne sposoby ćwiczenia tej etiudy. Jeden na przykład jest taki, żeby grać szóstkami, ale tą szóstkę jakby przesuwać, czyli później od drugiej nuty, od trzeciej nuty, później od czwartej. No to jest to dość czasochłonne, ale jednak pomaga później, jakby, że każda nuta się odzywa, jakby to jest takie ćwiczenie dla tej prawej ręki. No dużo o tej etiudzie można by opowiadać, no, ale też tutaj już mamy jakieś tam ramy czasowe. To chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, koniecznie pamiętaj o pauzach w tym miejscu. Żeby tutaj jakby te pauzy były pełne jakby treści, prawda? Żeby nie po prostu czekamy i trochę je skracamy. No i ten ostatni pasaż też jest taki niewygodny, prawda? Już jak jest tutaj powtórę. Można tu troszkę zwolnić, żeby sięgnąć do B. Możemy stąd zagrać? Nie? Też pomóc sobie troszkę ramieniem. Tak, na tej grze. W tej gamie nie musimy od samego początku grać bardzo głośno. Także początek bym zagrał bardzo lekko. To, co najbardziej słychać, to są te ostatnie. Także ćwiczyć od ostatniej oktawy. A to bardzo lekko. No tutaj już będziemy musieli kończyć. No w każdym razie no, dziękuję bardzo tutaj za piękne interpretacje. No i życzę tutaj powodzenia z obiema etiudami i wszystkiego dobrego. Do dziękuję. Zobaczenia. Dziękuję. Thank you.
No, przede wszystkim gratuluję bardzo, naprawdę. Jestem pod wrażeniem, że już w tak młodym wieku masz już taką technikę i naprawdę to wszystko bardzo dobrze brzmi. A w sumie to jest takie piękne w naszym zawodzie, że właściwie cały czas staram się jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej, jeszcze bardziej kolorowo i ciekawie. I to taka jest droga bez końca. Właściwie za każdym razem, nawet po jakimś najlepszym wykonaniu, zawsze staram się jakby coś jeszcze ulepszyć. Dobrze. Jakby wydaje mi się, że po tym, jak zagrałaś, warto, myślę, porozmawiać troszkę na przykład o tym, w jaki sposób też przygotować się do występu. Bo powiedz, jak długo grasz tego walca? Około 4 miesiące. 4 miesiące. I grałaś go gdzieś już publicznie, na jakiejś audycji? Czy... Publicznie, no przez pandemię niestety nie, ale nagrywałam już to z miesiąc temu. Aha. Ale bez udziału publiczności. Bez. A, myślę, że to też może być takim kluczem, wiesz. Czasami wydaje nam się, że jakiś utwór znamy bardzo dobrze, bo go gramy i gdzieś tam na lekcji. Zawsze taki pierwszy kontakt z publicznością, przynajmniej w moim odczuciu, jest taki no bardzo istotny. Zawsze mam wrażenie, że pierwszy raz, kiedy gram jakiś utwór przed publicznością, to właściwie dopiero go zaczynam poznawać. Nagle się okazuje, że miejsce, które wydawało się bardzo jakieś takie łatwe czy takie niesprawiające problemu, czasami właśnie na scenie nagle się okazuje, że jest coś tam takiego, tak, czego właściwie wcześniej może nie przewidziałem. Zawsze przed konkursami czy takimi ważnymi występami warto sobie zawsze jakiś tam program ograć. Dodaje nam taką pewność siebie, jakby trochę inaczej ten utwór żyje na scenie, a inaczej żyje w ćwiczeniu w scenie. Nie wiem, czy masz też takie wrażenie, że rzeczywiście to, ile razy go zagramy na scenie, w jakimś sensie z nim się zmierzymy, no bo to nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się na scenie. To zawsze jest troszkę inna atmosfera, prawda, jest publiczność, inne światło, inny fortepian i są do tego te emocje i to wszystko. I jakby to rzeczywiście takie doświadczenie estradowe bardzo, bardzo, bardzo się przydaje i to może też być takie dla ciebie doświadczenie, jak właśnie ten utwór funkcjonuje. Z udziałem publiczności, można tak powiedzieć, mimo że tutaj publiczności nie ma. Tak, jakby wiele fragmentów się powtarza, prawda? Tutaj jakby jest ten element taki no właśnie, że są właśnie te kuplety, jest jakby refren, który się wielokrotnie powtarza, ale nie powtarza się zawsze tak samo, prawda? Są tam takie zmiany i zawsze warto sobie spojrzeć właśnie, czym się różni tam pierwszy od drugiego pokazu i jakby bardzo śledzić te różnice, prawda? Bo czasami jest oktawa, czasami jest tylko jeden dźwięk, czasami jest jakiś akord septymą albo bez tej septymy i jakby to bardzo właśnie zawsze nie zostawiać tego przypadkowi, ale bardzo jakby tak wnikliwie sobie zawsze spojrzeć, no to żeby... Jest to taki trochę, wydaje mi się, punkt zaczepienia, że ja wiem, że teraz jest tutaj coś takiego, a teraz, a tym razem jakby w tej tonacji jest troszkę inaczej, to bardzo wspomaga naszą pamięć też. Jest takim poczuciem pewności właśnie na scenie, że ja wiem, że to w lewej ręce jest to, a że tutaj jest to inaczej. I też wydaje mi się, to wspomaga taką naszą interpretację, że potrafimy takie te różnice, te takie bardzo takie detale w jakimś sensie pokazać, bo one też trochę sprawiają, że wykonanie jest właśnie takie kolorowe, jest ciekawe, że jest zróżnicowane, prawda? Że kiedy wszystko jest bardzo zbliżone, to chyba jest mniej ciekawe, prawda? Znaczy ja się bardzo cieszę, że starasz się to różnicować i ewidentnie słuchać w twojej grze, że jakby rozumiesz strukturę tego walca, że są tutaj różne części, różne charaktery. Także myślę, że możemy też właśnie o tym porozmawiać, jak jeszcze może bardziej zróżnicować te pokazy. Ale zacznijmy od początku, jakby tutaj mamy taki wstęp, prawda? Sam walc zaczyna się już w tym miejscu. Ale tu mamy wstęp, prawda? Co zrobić, żeby te repetycje za każdym razem się odezwały na każdym fortepianie, prawda? Wydaje mi się, że jakby dążyć do tej trzeciej. Możemy jeszcze raz ten początek spróbować? Aha, a troszeczkę szybciej jakby... Spróbuj tylko to. Z tym dążeniem do trzeciej. Troszeczkę może takim szybszym palcem, trochę tak mam wrażenie, że i tak jest trochę leniwy. Nawet pomóc sobie troszkę ręką i... Taradam, parabak do tej trzeciej. Takie. Jakby technicznie jest ten pierwszy dźwięk i następne trzy.
Nie, jakby tego nie łączyć, tylko tam parabam, tak jak w sumie mam w nutach, prawda? Jest akcent, nie ma akcentu i znowu akcenty. No spróbujmy. Tak, skupić na tej i później. Wydaje mi się, że trochę na tą drugą czasem się akcentujesz. I wtedy jest rzeczywiście trudno. Tylko jam. No ale poćwiczmy jeszcze to. O właśnie, dokładnie tak. Może na tym fortepianie spróbujemy. Oczywiście może... Może trochę ma gorszą repetycję niż rzeczywiście ten. Aby wyczuć ten moment, kiedy klawisz łapie podwójną repetycję. Czasami to jest troszeczkę głębiej, czasami trochę płycej. Tak. No na pewno jakieś masz próbę przed jakimś koncertem, warto sobie tam wypróbować. W którym miejscu tobie to jakby odpuszczę. Prawda, moje? I tu mamy sforzato. Wydaje się, że ten bas jest właśnie istotny. On jest jakby początkiem tego, nie? Prawda? I jam. Spróbujmy. Od początku. No świetnie, jeszcze i dalej. A zobaczmy te akordy. Zagramy je powoli. O właśnie, jak gramy powoli, to jest w porządku. Czasami w tym szybkim tempie mam wrażenie, że coś tam jest nie tak w środku. Tak, tutaj. Zobaczysz teraz to. Może kwestia ręki, co? Spokojnie. C i C twist, tak jest. Czyli jakby idzie chromatycznie. Tak sobie też przeanalizować zawsze te akordy. Jakby coś się zmienia, jakby. Prawda? Tutaj jest. Za drugim razem tylko te oktawy się zmieniają i zostaje samo S. A tutaj. Tu się zmienia, jakby dochodzi jeszcze fis. No i później jakby przechodzimy dalej, wydaje mi się, że można troszkę odpuścić to. Właśnie mamy pierwszy raz, prawda? Drugi raz. To jest jakby trzecie podejście, jakby żeby trochę mieć więcej miejsca na to crescendo i na rozwinięcie. Może nie. Co powiesz na to, żeby troszkę tutaj odpuścić? To spróbujmy jeszcze raz od początku. Świetnie, bardzo dobrze. Jak już tak koncepcyjnie mamy to jakby to, ten wstęp, to przygotowanie. Uważajmy tylko na te ósemki, one trochę lubią uciekać. Jakby zwłaszcza kiedy... Ta figura, ona czasem jest taka trochę przeleciana, nie? Potraktować to trochę jak melodię. I później, zwłaszcza te pierwsze trzy dźwięki. Żeby one zawsze się dobrze odezwały. Zwłaszcza w takiej dużej sali, później jest wrażenie, że to jest takie niedograne troszkę. Możemy zagrać od tego trzeciego razu. No to może troszeczkę wolniej. Właśnie ta relacja F i S. Właśnie jakby tak tam, na potwierdzenie moich słów zauważę, no tak jest taki długi akcent, prawda? Czyli to może być trochę dłuższe, bo jakby nie chodzi tylko o głośność, że to ma być głośne. Jakby te długie akcenty to jest trochę
jakby podkreślanie tego. To jest taka... Taka apodziatura do S, prawda? Żeby to nie było za szybkie. Właśnie lepiej wręcz odwrotnie. Chodzi tam tarata ti, tam tarata ti. Tak, ale świetnie, to coraz lepiej. Zdolna uczennica. Dobrze, i ostatnia rzecz, jak mamy to... Tu trochę pianistów, powiem ci tak w zaufaniu, niektórzy nie grają, troszeczkę inaczej aranżują ręce. Oczywiście graj tak jak tobie jest wygodnie, natomiast chciałem tylko ci powiedzieć, że jest taka możliwość, że nie trzeba jakby schodzić obiema rękami, można zagrać tą oktawę. To jest takie dosyć niewygodne i niektórzy... To S można wziąć sobie do lewej ręki. Jest troszkę wygodniej, jakby jest łatwiej może wymodelować ten pasaż. Ale to, o czym głównie chciałem powiedzieć, to kiedy schodzimy już do tego rejestru i zostajesz z jednym pedałem, trochę się robi brudno i mało selektywnie. Do tego miejsca może być na jednym pedale, ale cóż bym wypuścił? Musimy spróbować, aby w tym ostatnim takcie już po prostu puścić pedał. To nie stracimy tej wyrazistości. Nawet w ogóle, wiesz, jakby myślę, że nie ma potrzeby tutaj. Ten pedał tylko ci tu przeszkodzi, wiesz? Chyba jesteś w stanie zagrać legato te kilka dźwięków. Spróbuj. No, ostatni tak, na przykład to. Tak jest. Aha, właśnie, żeby tutaj ten pedał puścić. Spróbujemy cały wstęp. Tak. Jakby tutaj mamy jakby inny charakter, jakby ten step jest bardzo taki uroczysty, taki podniosły, prawda? Jak takie zaproszenie do tańca, prawda? A tu już mamy prawdziwy walc, który jest radosny, ale jest w nim jakieś inne... Jednak jest, przyznam, że jest inny niż to. Tu jest taki rzeczywiście bardzo radosny, taki szybki, a ten jest taki, wydaje mi się, trochę może bardziej, nie wiem, nobliwy. Także tu bardzo mi się starał o legato, zarówno jakby górnego głosu, jak i dolnego. Czasami, tak jak cię obserwowałem, lubisz podnieść rękę na tych długich wartościach. Myślę, że warto jednak je przytrzymać i bardzo się postarać o legato. Możemy samą prawą ręką spróbować zagrać legato, nawet spróbuj bez pedału. Maksymalnie to połączyć. Właśnie. Czyli jakby nie puszczam C, dopóki nie zabrzmi B. Bo jeśli puszczę, robi się... A nawet trochę przetrzymuję to C. Tier-ar. Właściwie to, czy fraza będzie legato, czy nie, decyduje właściwie pierwsze dwa dźwięki. Jeśli przyspieszę to, ciężko zagrać legato i w ogóle tak wyśpiewać. Nawet jeśli troszkę jakby zagram bardziej tenuto... Tak. I oczywiście kończymy jakby diminuendo. Jakby dominanta, tonika. I spróbujmy z lewą ręką. Tak, świetnie. O to właśnie chodzi. Uwaga tylko, żeby jakby... Tu jakby nie zaakcentować, bo zawsze jakby było z fortepianu tier, jest jakby dążenie tego tier.
Możesz sobie czasami pograć na dwie ręce, jakby kiedy nie mamy takiego wyobrażenia, jak to powinno zabrzmieć, czy jak może zabrzmieć, warto sobie to ułatwić. Jak są jakieś tam szesnastki, zrobić z tego ósemki, po to, żeby jakby usłyszeć, jak to może zabrzmieć, czy właśnie zagrać w tym wypadku na dwie ręce i później spróbować to jedną ręką, prawda? Bo zagranie jedną ręką tego no, jest trudniejsze niż zagranie dwiema, prawda? A dwiema rękami możemy zagrać to legato. Prawda? I wtedy spróbować to zrobić jedną ręką. Oczywiście bez pomocy pedału no, będzie trudniej, ale właściwie głównie potrzebujemy pedału w tym miejscu, żeby tym kciukiem to połączyć. Czy tutaj tu też jakby zmieniam palec. Ale to jest wszystko kwestia wyobraźni. Jeśli będziesz bardzo chciała zagrać legato, to legato będzie. Spróbujmy. Tak, bardzo dobrze. Tylko jakby nie odpuszczaj, bo to mam wrażenie, że... To mamy troszkę dłuższą frazę, prawda? Bo pierwszy raz... Drugi... Wydaje mi się, że to jest kontynuacja. Co myślisz? Także jakby nie odpuszczasz na tych... To jest jakby wyżej, prawda? Może to być jako taki rodzaj wariantów. Tak jak mówiliśmy na początku, no wiele razy się powtarza ten temat, prawda? Ale wydaje mi się, że za pierwszym razem... Jesteśmy wyżej, więc tu troszkę więcej. A za drugim razem na przykład? Można tu bardzo wiele rzeczy, tak powiem, zrobić inaczej. Trochę tu może turubata. No, spróbujmy jeszcze raz. Świetnie. Można też spróbować to zagrać troszkę więcej. Tak, możemy się tu zatrzymać, bo to jakby się kończy ten... Dobrze, zostawmy już ten fragment. Jedynie to, o czym chciałem jeszcze powiedzieć, że warto ćwiczyć lewą rękę, zwłaszcza w walcach, bo jakby... Trudność też tego gatunku polega na tym, że jest bardzo dużo skoków i żeby te skoki trochę nie generowały tak powiem, akcentu, także... Żeby ta lewa ręka zabrzmiała z jednej strony bardzo subtelnie, a zarazem jednak, żeby nie była taka wybrakowana, bo często jest albo za głośna, prawda, albo coś tam się nie odzywa, także... Możemy tylko kawałek zagrać samej lewej ręki. Tak, tylko między 2 i 3 jakby nie przyspieszaj. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nie, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, jera. Trochę wbrew tak powiem, fizyce, prawda? No mamy skok i dwa takie same, także o wiele łatwiej zagrać. Prawda? A jem. Także jakby ten trzeci już właściwie jest... połączony z basem. Nie. Oczywiście bas jest troszkę głośniejszy, prawda? Tak jak gdzieś w orkiestrze, prawda? Są kontrabasy, wiolonczele, prawda? I tutaj skrzypce i altówki. Czyli jakby na dwie ręce. Czyli one nie są na tym samym poziomie, nie? Prawda? A spróbujmy jeszcze raz tą lewą rękę. Taki to, że... Można taką mikromelodię, tak powiem, poprowadzić. Ona uzupełnia to, co się dzieje w prawej. Te opóźnienia nadają taki smaczek, prawda? Bo cały czas było wszystko i tu dopiero coś... Troszkę to zauważyć.
No dobrze, dobrze. Ale dotarliśmy do tego miejsca i zagrajmy teraz. Świetnie. To jeszcze trzeba właśnie zadbać o ostatnie dźwięki tego. One powinny być troszkę lepiej wyartykułowane. A jeśli zagramy wszystkie tak samo, to właśnie brakuje tej góry i nie ma tego. Tak, grając ten pasaż, jakby skupiam się właśnie na tym. To jest jakby najbardziej takie widoczne, najbardziej słyszalne i decyduje o tym, że właśnie ten pasaż ma, jest taki pełen blasku i gracji, prawda? Mhm. Jeszcze postaram się troszkę lepiej doprowadzić do tej góry. To tak, dobrze, dobrze. Aha, jest też taka możliwość, znaczy ja osobiście bardzo lubię zmieniać palce w takim miejscu. Widzę, że grasz takimi samymi. Ja tylko chciałem ci powiedzieć, że jest możliwość, żeby zagrać na przykład tutaj drugi, piąty, trzeci. Mi osobiście daje to taką gwarancję, że to na pewno się odezwie. Nawet kiedy jakiś dźwięk się powtarza, to czasami to się lubi zatykać. Także na przykład drugi, piąty, trzeci. Dla mnie było to wygodniejsze niż trzeci, piąty, trzeci. Ale to możesz sobie kiedyś zobaczyć, tylko chciałem ci powiedzieć, że jest taka możliwość. Tak, także. Że one są jakby nie wszystkie na takim poziomie, tylko jakby, powiedzmy jest takie crescendo. Diminuendo. Prawda? No i lewa tak samo. O czym mówiliśmy wcześniej, prawda? Spróbujmy. Dalej. No dobrze, a powiedz, a czym się różnią te dwa pokazy? Czy jest tam jakaś różnica? Krótsze łuki są w drugim. Tak, brawo. Coś jeszcze? Znajdź 5 różnic. Takie zadanie. Akcenty są na tym trylu u góry. Tak, dobrze. Jeszcze coś znajdziesz? I krótsze są te, jakby jest przerwa pomiędzy tymi. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj jakby jest 16, prawda? A jak w jaki sposób to pokazać? Jak myślisz, to, co można zrobić, żeby jakby gdzieś pokazać te różnice? To pedał na pewno wcześniej zdjąć. Można. Bo troszkę to też determinuje to, w jaki sposób gramy tryl, wydaje mi się. Bo to jest jakby połączone, prawda? Jakbyśmy nie mieli tego trylu, prawda, byśmy tak grali, bo to jest jedna jednemu łuku. Jakby tryl jest wkomponowany w ten łuk, prawda, w tą frazę. My za drugim razem. Jakby od trylu się zaczyna i jeszcze jest zaakcentowany. Czyli jakby ten tryl może być właśnie. Troszeczkę czasami czekałem, żeby pokazać, że tu właśnie jest pauza. Ale mówię, to jest bardzo taka indywidualna rzecz, tylko chciałem ci zwrócić uwagę, że właśnie jest trochę inaczej i warto to zauważyć, to po pierwsze, a drugie pomyśleć, w jaki sposób to można pokazać. Spróbujemy zagrać pierwszy i drugi raz, żeby właśnie to troszkę. Tak, i właśnie w tym miejscu grałaś dalej. Wydaje mi się, że kiedy będziesz grała to gdzieś na koncercie, warto powtórzyć. Wydaje mi się, że taka też była intencja Chopina jednak. Są te dwie wolty i za drugim razem spróbować troszeczkę może inaczej pofrazować, trochę jakby inny wyraz temu. Możemy teraz kontynuować, bo wiadomo, tutaj na potrzeby lekcji. Natomiast wydaje mi się, że warto powtórzyć. Warto powtórzyć tutaj jakby cały ten temat. Też konstrukcyjnie jest
wydaje mi się, tak klarowniej, kiedy to jest powtórzone, jakby ta struktura jest taka bardziej wyważona, można tak powiedzieć. Prawda? No i mamy teraz kolejny fragment. Jakby wydaje mi się, czym on się różni od tych poprzednich fragmentów? Mieliśmy, prawda, ten śpiewny temat pierwszy, później mieliśmy ten... A co powiesz o tym? No taki już jest troszkę bardziej dramatyczny. Mhm. Już każda odpowiedź jest dobra. Taki mniej skoczny i... Taki ludowy, prawda? Trochę to prawda. Też z tymi zmianami, prawda? Było A-dur, później B-dur, S-dur, A-dur. No spróbujmy. I tak dalej. Mhm. Warto też, myślę, w tym fragmencie, tutaj takim troszkę rubasznym, prawda? Tym... Zadbać oczywiście o te repetycje, o czym mówiliśmy. Jest tu taka rzecz, na którą puryści szopanowscy bardzo zwracają uwagę, często o tym miejscu mówią, żeby zróżnicować ósemkę i szesnastkę w tym... Bo często słuchać... Bo one wszystkie były takie same, no jednak nie są, prawda? Mamy ósemkę, ti, tam, szesnastkę, ósemkę, szesnastkę, szesnastkę. Czyli jednym słowem trochę, żeby to było słyszalne, ósemkę troszkę dłużej, szesnastkę trochę krócej. Param, papam, taram, papam, tiram, papam, tiram, papam. Spróbujemy? A zagrasz mi samą lewą rękę, bo wydaje mi się, że coś tam jest chyba trochę inaczej. Tak, to warto sobie właśnie ćwiczyć. Jakby z tego akordu wyłuskać tą górę. Tak? No, graj, nie. No, także bardzo sobie też śledzić właśnie, kiedy jest taka forma akordu, kiedy taka, czy sama seksta, czy sam akord i jakby bardzo, bardzo o to dbać, żeby dokładnie widzieć, w tym miejscu jest tak i później na scenie czujemy się bardzo pewni, że ja wiem, że tutaj jest to, tutaj jest tamto. Spróbujmy zagrać właśnie od tego miejsca i dalej, do tych gamek, które ci tak świetnie wychodzą. Ja nigdy nie lubiłem tego grać, pamiętam. Tak, no i właśnie to docieramy, to jest coś zupełnie innego, prawda? Także cieszę się, że też to zauważyłaś i starasz się pokazać to bardzo... Jest bardzo, bardzo taki czuły, taki można powiedzieć duet miłosny, prawda? Tak, także wydaje mi się ten pierwszy dźwięk... Możemy jeszcze troszeczkę czasu wziąć na notę. I bardzo zadbać właśnie o taki czuły dźwięk. No spróbujmy. To jest troszeczkę jest inaczej. Mhm. Postarać się jakby troszkę może dłuższymi frezami pomyśleć bez takiego podbiegania i troszeczkę takich krótkich crescent, bym powiedział. Wydaje mi się trochę dłuższa fraza. Thank you.
Spróbuj jeszcze raz, właśnie jeszcze bardziej czule to. Bardzo to legato. Tu troszkę uciekasz. Aha, wydaje mi się, to jest kwestia taka techniczna. Zagraj jeszcze raz, chcę zobaczyć. Tak, tutaj. Tu troszkę uciekasz. Wydaje mi się, że łatwiej zagrać jest legato, kiedy mamy troszkę niżej nadgarstek. Jakby kiedy jesteś tak bardzo wysoko, ciężko zagrać legato. Troszkę odpuścić, troszkę może rozluźnić też łokieć. Wręcz tak dotykam klawiatury, czuję się taki z nią zaprzyjaźniony, prawda? Ja tak serdeczny dotyk, jak kogoś bardzo lubimy, to cześć, prawda? Jest bardziej tak serdecznie. Pomaga nam, wydaje mi się, to też taki szlachetniejszy dźwięk z fortepianu wydobyć. No, spróbujmy jeszcze. I dalej. Tak, aby też nie tracić tutaj też tej wyrazistości. Dobrze, by się udało też ten dół połączyć. Kiedy gramy jakby tylko górę, nam się jest taki, to jest dość ostre są te akordy. Nie tylko sama góra. Tu też jakby ten dół usłyszysz czy. On powoduje, że jakby jest trochę bogaci brzmi niż samo. Oczywiście góra jest troszkę głośniejsza, ale ten dół też zauważyć. Zagramy jeszcze raz tego miejsca.
rzeczywiście mamy powtórkę, jakby wiele elementów się powtarza. Może przejdźmy już do samej kody, żeby tutaj tak dokończyć. No tak mówię, technicznie bardzo to było dobre. Trochę może właśnie tę górę pokazać. Bardzo tak melodycznie, bardzo powiedziałbym kantabile, żeby właśnie ta góra była bardzo taka dobrze wygrana, wyśpiewana, wymodelowana. A, możemy spróbować to? A spróbuj jeszcze troszeczkę lepiej. To jest bardzo częsty taki przypadek zakończenia frazy, a zarazem początku. Jakby to jest ostatni dźwięk frazy, a zarazem pierwszy nowej frazy. Także warto to też zauważyć. Zagrasz tylko jako zakończenie. To jakby ten dźwięk nie ma szans na przeżycie. Prawda? Żeby on miał kontynuację. Też sobie tam pograj tą lewą rękę, żeby tam sprawdzić wszystkie składniki. Wszystko się w tej lewej ręce odezwało i tak jak mówiłem, się w prawej zadbać o to. Bardzo, bardzo dobrze to wszystko jakby wygrać i zwłaszcza na tych zakrętach i zwłaszcza w tych górnych rejestrach. No i dotarliśmy do tego miejsca. Możemy zagrać tylko... Żeby to S się odezwało. Że to nie jest ozdobnik, tylko... Znaczy, mniej pedału trochę, nie? Tak, a zauważ, że tutaj nie ma kropek. Za pierwszym razem były kropki. A tu mamy... Robi się tak poważnie, prawda? To jeszcze te pierwsze... Ćwierćnotę wytrzymać. Terom. Tak? Dobrze. Aha. Myślę, że uszanowałbym tutaj ten pedał Chopina i przytrzymał go do końca. Po tym... To jest jedna tonacja, też trochę ten sam akord bez basu. Trochę jest taki... Także świetnie, dziękuję bardzo. Starałem się tutaj troszeczkę tak ci naświetlić z kilku punktów. Wiadomo, że podczas jednej lekcji też wszystkiego nie można powiedzieć, ale... Bardzo polecam takie wnikliwe studiowanie tych wszystkich różnic. Jakby one później powodują też jakość wykonania, kiedy słuchamy wykonawców, którzy jakby mają mnóstwo jakby pomysłów, jakby wykorzystują te
drobnostki, te właśnie te szczegóły, które tkwią w nutach i starałem się je pokazać, od razu jakby jest ciekawie, prawda? I mówię, dokładnie tak sobie jeszcze tam przeanalizować w tą lewą rękę i w prawej ręce, co tam się dzieje, troszkę popracować nad legatem, też nad tą taką prawą ręką w tych figuracjach, żeby były jeszcze lepiej wymodelowane te pasaże i będzie jeszcze lepiej, bo jest naprawdę świetnie i życzę Ci powodzenia z tym walcem i cieszę się, że mogłem tutaj jakoś trochę pomóc i Ciebie posłuchać. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję.